Mamy tą paskudną... Który jest najnowszy? Chyba to jest zaraz, tak, materiał eksperymentalny, to. Jest kilka więc smutnych rzeczy. Mamy tego shita, który... wynosi ten ładunek. Tak, mamy TWR. Czy będzie przechodzenie całej fabuły Kojimy? Raczej tak. No, muszę ten zobaczyć oczywiście moment. Tylko najpierw tutaj ważne rzeczy. Więc co tu można byłoby usprawnić? Podobno daje dużo... Ile ty ważysz? Dużo. Czy jak damy na przykład 3... O Jezu, o Boże, puść to. Trzy. Czy to jest, no, tona nam tu wyjdzie tego. Podejrzewam, że to może coś dać wbrew pozorom. Okej, to jest spięte. Czy udało się pozyskać duchów Tsushimy? Nie, jest bieda niestety. Że stream na tubie nie działa przez chiller. Nie działa stream na tubie. Powinien działać. Antychrust coś policzył. Promień. Stała grawitacyjna, masa karbinu, prędkość orbitalna. Czekaj, myślenie o tym, jak w układzie kartezjańskim jest mniej wygodne niż tak jak z wzorami na ruch po okręgu. No, okej. Nieważne, więc tak. Jest, aha, tam pojawiła się teoria, by... to dać w centrum rakiety. To z kolei by się wiązało ze zrozumieniem, jak dokładnie działają koła zamachowe tutaj. Ale o tym za chwilę. I to w sumie możemy zrobić, mamy chyba 6 członów, z tego co rozumiem. Zobaczmy, jest tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, czyli raz, dwa, trzy, hop do góry, wchodzą moje cudowne te, wchodzą, tu ładnie wchodzą, okej. Raz, dwa, cyk. Cyk, cyk. Cyk. Coś poszło nie tak, to ewidentnie. No i zobaczymy, czy to się uda usztywnić, czy będą problemy. I co? Najważniejsze to jest, że interesują nas te silniki tutaj. Raz, dwa, trzy. Coś tu śmierdzi. Moment, moment. Czemu trzy silniki? Skoro... A, z numer 1 i 2. Dobra. No i zobaczmy, co to zmieni. Structural tube. A, widzisz, Bubu. Nie znałem tego. Okej. Masz, leć. Co? Jeszcze raz, co? Aha.
Okej. Jak to się nazywało? Struktural. Tuba strukturalna. To jest niestety pokurczone. A, są jakieś takie tuby strukturalne. A, okej, okay, rozumiem. To jest lekkie chociaż? Mogło być gorzej. Kurczę, nie chcę teraz wchodzić. Nie wiem, czy to jest to, co Bozia chciała i co Bozia rozumie, że dobre, ale sprawdźmy, testujemy. Że mamy większy wart, ten jest lepszy. Boję się, że mogą być jaja. Mechiep. Zaręczaj. Wygląda elegancko. Złamany. Wylądujesz? Nie mogę zapatrzeć. Że więcej taśmy. Nie no, taśmy tak, tylko liczyłem, że rozwiążemy tę kwestię eleganckim jakimś tym. To jest maciupkie. PP na każdej części. I gdzie jest ta opcja usztywniania? Właśnie dużo osób tutaj mówi, żeby usztywniać, ale nigdzie tego nie widziałem. Wszyscy mówią, że jakaś opcja usztywniania. Może jeszcze więcej? Nie, dobra, rozwiążę tą zagadkę, bo dużo osób pisało, że jest jakaś opcja usztywniania, a nigdzie tego nie widzę. Że Mechiep ma autostruta. Nie no, wiem, że możemy to połączyć trytytkami, tak? Tak, absolutnie się zgadzam, tylko zaraz są te legendy, które mówią, że na zbiorniku kliknij. No proszę, i co? Klikam na zbiorniku. I co? Gdzie jest usztywnianie? O Boże, mamy czyli z shiftem? Z
kontrolę. Nie mam jakichś advanced opcji włączonych. Dobra, musimy niestety ten moduł wywalić. I kanonicznie połączymy wszystko przy pomocą taśmy. W niektórych miejscach brakło, nie rozumiem czemu. Oj. Powinno wystarczyć, że w ustawieniach włączyć auto strut. Oj. No, to jest coś, czego nie można zrobić ręcznie, albo czy to robi ręcznie, lepiej to, co ja zrobię ręcznie. Lecisz. Nigdy nie była tak sztywna. O, elegancko się obraca teraz. Że perkunat tutaj spoko, ale czy to ta opcja jest lepsza od ręcznego usztywnienia sobie tymi? Pomocą. Więc tak, co chcemy? Aha. Więc to będzie kolejny lot z tragedią w tle. Bo co? Bo chcemy mimo wszystko... Żeby ona potem wracała. A żeby wracała, musimy to udowodnić. Przynajmniej raz. Czyli wylądować. Aha. I będziemy mieć problem z przegrzewaniem się. Jaki cel misji lotu? Domyślnie chcemy zrobić gwiazdę śmierci na orbicie. Mówię serio. Będę chciał stację o strukturze kulistej. Jeżeli zrób rakietę z trzech rdzeni, każdy. To jest ok. Tylko chcemy mieć dobry system wynoszący. O, UIA działa tuba. Dobra, czyli chiller ma zepsuty komputer. Więc tak, Delta V na ten moment... Aha, tylko jak zawsze, wkurzające te elementy są. Więc podaje mi Delta V razem z moim ładunkiem, który jest bardzo mały. Czemu to się pali? Pali, bo trochę jest gęsta atmosfera i ten rozgrzewa się troszeczkę. Minimalnie się rozgrzewa. Pomijalne. Chcemy by tak, w jednym... Jak to się zjawisko ładnie nazywa? Stage po polsku. W jednym członie ma wynosić, orbitować, hamować i wracać i tyle. Wylądujemy, tankujemy, nic więcej. Uniwersalne urządzenie. Oszczędność wszystkiego. Oprócz paliwa, bo spala... Trzy razy więcej niż ale bardzo podobna jednostka, którą mamy i też wynosi. W sumie nie wiem czemu jest, jaki jest problem. Musimy dać dwa razy... Stopień. Stopień to jest dobre. Stopień rakiety. Tak, dziękuję. MCJ wygrywa. Nie zużywa RCS-ów. RCS-y to jest przeżytek.
Więc tak, zaraz się ustawi, powinien skompresować czas, trochę przyspieszyć. I tyle. Dobra. No i zostaje nam mnóstwo tej delty później. Tak, musimy zrobić 500 metrów na sekundę. Potem tylko zwolnić, wylądować, tyle. Ja będę chyba ręcznie lądował, niestety. Chyba, że da się temu głupiemu programowi jakoś to wytłumaczyć, żeby włączył silniki na gazie. Okej, okay, puścił nawet kompresję. Super. Czekaj, orbit speed jest... właśnie. 1500. Uwaga, i delta V powyżej 1000 zostanie? Nie, no ale z 900 zostanie. Pięknie, super. I to powinno być wszystko bardzo ładne. On się powinien zaraz rozręczyć. Tak, rozręczył się. Jesteśmy wolni, zostawiamy ładunek. Następnie robimy 180. Ustawiamy się na... Zmieniamy wektor tak, by był przeciwny do... aby jego kierunek do przeciwny do kierunku lotu. Zwróćcie uwagę, wszystko na zużywa tylko ładunek elektryczny, który się zresztą odzyskujemy wykorzystując energię słoneczną. Więc ekologia 100%. Jeśli nie więcej. Sasin nas tutaj zaraz wyrówna. Uwaga, Sasin zaręczony. I no i cacują, tak? I teraz tylko będzie problem. Możemy nawet na potrzeby tego eksperymentu ten problem zilustrować. Mianowicie ekologia 150, tak. Jeszcze z plazma blackout. Pamiętam o wszystkich zjawiskach, tak. Więc teraz jest najciekawsze zjawisko. Zrozumienie. Jeba. Lądującego. Czyli ZJ, operacja ZJL. Chcielibyśmy, żeby wyglądował na padzie, tak? Ląduj w celu, autowarpuj, sam wystaw nóżki i wszystko. I mi się wydaje, że on nam tego nie zrobi. Jesteś zaręczony? Tak. Bo jak damy nieskończoną... zwolnił. I teraz się pewnie pokapu... No nie, zwolnił za późno. Zwolnił już, kiedy minęliśmy to. I teraz nie chcę przyspieszyć. Czy Mechieb to jakiś mod? Tak, to jest mod, który tak naprawdę sprawia, że ta, bez niego ta gra jest bez sensu. Jest jak strzelanie z procy do much. Jest to możliwe, ale chcę mieć większą precyzję. Bub mówi, że jeb jest popsuty w najnowszej rotacji lądowania. No dobra, no to ja sam wyląduję, to ja cię mam w dupie. To moment. To ja cię mam w dupie. Wykorzystam cię tylko w jednym momencie. Czyli zejdziemy dosyć płasko. Mamy deltę... Wow, zwiększyła się po odrzuceniu ładunku. Świetnie. Całkiem sporą. No i co? Czasu. Sasinu. Sasin nie działa w momencie kompresji czasu niestety. Więc muszę trochę ręcznie, ale to ręcznie ustawię chyba w sumie. Postawmy też, żeby było... O, jak ładnie obraca. Obraca super. To będzie gdzieś tu. Poprawmy jeszcze.
Sasin, wyluzuj. Okej. I gdzie mamy wysokość? Gdzie jest wysokość? Tutaj, 69. Powinno teraz się zacząć robić ciekawie. A? Więc co? Moment. Cały czas, czy to jest dobry kierunek? No tak. Teraz to jest... Sasin, to jest ustawiony na retrogradzie, tak? Całe życie na retrogradzie. Okej, super. To mogłem mu dać od razu. I teraz tak, jedyne co zrobimy, pamiętając o Plasma Blackout, to będziemy sobie pomagać hamować silnikami, a potem poprosimy naszego cygańskiego przyjaciela, zwanego Mechiebem, by to wszystko wylądował elegancko, nóżki i tyle. Pokaż predykcję lądowania. Predykcję trajektoria, Tak, super, Jezu, pięknie, mogłem to w sumie ten, a nas zbiorą do jakiegoś tego kontynentu. Tam więc jakieś przedszkole, na którym wylądujemy. To dobra, to kompresujemy. Gęstość. Impreza zacznie się, chyba, Jezu, wciskam M. Impreza się zaczęła. Okej, silniki lekko pracują. Tak? I tak mogą pracować cały czas. Tanda. Nawet trochę wolniej. Ojej, straciłem chyba kontrolę nad nimi. Rozpoczął się plazma blackout. To powinno wystarczyć niemniej. Tak, bo hamuje dosyć ostro. Świetnie, pięknie, cudownie. Chcemy tylko, by silniki wytrzymały do momentu, w którym... No przestaną się temperatury. Zobaczymy, czy to coś da. No, powinno coś dać. Delta V będziemy potrzebować tak z 400. Ale to strzelam, niestety. Żeby zrobić asparagusa. To nie, to człowiek pierwotny tak robił, nienormalny. Nikt normalnie tak nie robi już teraz. Czy ten cały Elon tak robi? Nie robi asparagusów. To było fajne, jak miałeś pieniądze i trułeś środowisko. Okej, 600 odciąłem. Powinno się już wyluzować. Mamy super przegrzewanka. Jesteś w stanie nam wyświetlić informacje, jest na luzie. Dobra, w tym momencie ląduj 24 km. Okej, zaczyna zwalniać ostro. I z tego co pamiętam, nie powinno się nic stać, bo ładnie wyhamowaliśmy. Więc ten, nie będzie się tak tarło. Dobra, ląduj gdziekolwiek. Okej, masz wystawić sam nóżki. RCS-ów nie masz, więc nawet się nie łudź, że ich użyjesz. 1300. Dobra, już temperatura robi się pomijalna, super. Super, czyli drobne hamowanko. Tak? Masz teraz tylko nas ustawić. Masz koło zamachowe wypasione. Sasin ci pomaga, ale wiem, że go nie lubisz. Tylko nie włączył się. Włączył się! Jest, to jest abort, jakby co. Tak? 700. 600. Jakieś góry wylosowało. Jest, tylko wyhamować. Ja bym już cisnął. Nóżki. Ty chamie. Ale czemu nic nie zrobił?
że się nie włączył. Ale dlaczego się nie włączył? Nie rozumiem. Nie rozumiem, o co chodzi. Totalnie nie rozumiem, dlaczego mnie oszukał. Włączył nóżki, czyli działał. Że wysokość, to czemu wysokość? Mechip. Predyktywne gówno. Ty, Sasi, nie ustawiaj nas na retro. A my sobie... O. Będziemy się palić kilka tygodni, ale ten ekstra. Mgła. Że używał... Tak, innej wysokości, ale... Sasin, popraw wszystko. Żeby używać Kera. To jest lepsza wersja Mechieba, czy jednak nie lepsza wersja Mechieba? Okej, okay, tu już, uwaga, zaraz się zacznie. No, z ciekawości, gdybyśmy schodzili bardziej płasko? Co to dużo zmienić? Może uda się bez tego spalanka? Oj. Oj. Niestety kończy się ten. Lecimy teraz bardzo płasko. Nigdy tak płasko nie leciałem. Według predykcji wylądujemy w ogóle po drugiej stronie globu, czyli trochę to potrwa. Trochę to potrwa, co oznacza, że damy sobie warpika i... Ej. Ale czy chcemy, żeby tak trwało? Na stówę chcemy, żeby było ładnie ustawione wszystko. Z trochę wyrolujemy... Ajej, nie tak chcemy wyrolować. O właśnie, roluje elegancko. Trzymaj mi to, to jest ładne ten. Że w Kerze jest suicide burn time. Czyli ja tego nie chcę sam wykonywać w ogóle. Ja chcę to... chcę, żeby to robił robot, tak? No do tego mam ludzi, tak? To już mówię. Jak nie robot, to jakiś kerbal ze wschodu, tak? Żeby po prostu dać mu pieniądze i żeby lądował. Ale po prostu właśnie o to chodzi, że już nie chcę tego robić. Bo tych ładunków będzie cała masa. Dobra, warpujemy. W u Krzysztofa Robertsa doszły efekty spalania się w atmosferze. Są bardzo ładne, tyle mogę powiedzieć. Że nóżki były. No właśnie, wystawił nóżki, znaczy to, że był świadomy. Mi się wydaje, że ten kurw kosmiczny był złośliwą pizdą. Że jak Mechieb działa, to wyłącza SAS. Tak, coś w tym jest, zgadzam się. Mechieb zawsze wyłączał SASa. Nie wyłączył tym razem. Dlaczego? Dlaczego? Przecież co z projektem napędu warpowa? Na razie lecimy metodami kanonicznymi. Jak najgorsze jest to, że do nich doszedła technologia, że rakiety wracają i nie śmiecą, więc... Powiem szczerze, zrobiłbym te boostery nawet. Takie dwa boostery byłyby lepsze, tylko że... on tego sam nie wyląduje. Musiałbym jakiś multiplayer się bawić, to jest problemem, bo tak to wiadomo, zrobiłbym rakietę, gdzie były nawet cztery człony wynoszące, które by tym samym wylądowały. To by było to. Czy miałem prąd? Prąd, co? To podoba mi się ta komisja śledcza. Tak, mamy prąd. Ty, Jezus, Asien, masz nas ustawiać na retrogradzie, przepraszam. Widzę, co się dzieje, on tutaj tylko stabilizuje. Dobra. Więc co? Jest całkiem sporo tego wszystkiego tutaj mamy. Trochę kompresyjki. I tak wyhamowanie sporo dało. Mi się wydaje, że jak w sumie wyhamuję sobie, to... Okay, jest szansa, że lądujemy... Kurczę, tak ciemno, że nie widać. Tam jest woda?
Że pobiera wysokość z tego wskaźnika. Okej. Ty, coś tu się zmienia zaraz. Water. Time to land. Aj. Palicie coś tam? Aj. Aj, tyle możemy spalać. Sasinie, krocz przede mną. Jezu, kamera tutaj. Orbitująca. Nie pamiętam, która była lepsza. Chase'owa. Tam pan Lesiu pisał. Co jest, pan Lesiu? Coś tam odkryłeś? Moment, zobaczmy. Czy wylądowało? Nie no, mech chyba wyląduje, jakbym dać od początku. Tylko ja chcę, żeby on pomija tą fazę, kiedy niestety mam zrypany osłony termiczne dla silników. I silniki mnie eksplodują niestety, no, w każdym przypadku. A chyba rozumiem, to że dałem jakieś szczególności. Euro break notes. A to nie. Trajektoria świata. Ty, dużo tego spala. W sumie to było głupie teraz. Leciałem płasko i zacząłem teraz hamować. Możliwe, że faktycznie dałoby się tego uniknąć bez tego hamowania. Musiałem zrozumieć, czemu płasko jest lepiej. Dobra, odciąłem silniki. Ląduj gdziekolwiek. Wyłączył Sasina. Okej, nie może używać ten. Może użyć nóżek. Niestety przyspieszamy tutaj. Więc może dojść do tragedii. Jak wyląduje bez paliwa? Mam mnóstwo paliwa. Okej. Zaraz zacznie się ostre tarcie. Zaczynamy hamować. Okej, zaczynamy się grzać. Ale jest to przy wartości 1600 metrów na sekundę. A nie jak do tej pory. Ty zaraz, a ty? Okej, już chyba niestety. Dobra, okej. Powyżej 1500, to tarcie nie jest tak bolesne. Dobra, teraz co? 13 km nad powierzchnią lądu, tylko to jest w tym miejscu, nie wiem co będzie na miejscu. W sensie, to jest pod nami, nie wiem kto podaje. Natomiast zobaczymy, jak będzie tam, gdzie dolecimy. Tak, piękna pogoda. Parowanko. Prawdopodobnie jest to coś, co pływa. Tak? Dobra, nóżki. Jezu, mech, drugi raz jak to zjebiesz, to ja będę obrażony totalnie. Silniki masz odpalone. 200 metrów. Widzę, że ładnie idzie na ten. Ej, co do kurwy? Okej, dobra, nie rozumiem tego. Już drugi raz gość robi mi samobójstwo. Tak? WTF.
Tak, nawet nie próbuję. Przeważnie próbował, nawet jak mu brakowało paliwa. Ale teraz po prostu odpala ten i zabija. Czy nie odcięło mu silników? Nie wiem, jak mu odciąć silniki. Tak? On już sobie może nimi sterować w 100%. Mówi, że podaje ASL0. Głupi but. Ląduj gdziekolwiek, zrobisz to. Wyłączył Sasina. Okej, zwolnił sobie. Warpuj mi, bo nie mam czasu na te twoje głupoty. Zobaczmy, co teraz. Teraz powinien być scenariusz, który nazywa się niestety, że przegrzewamy statek i on umiera. Żeby przepompować paliwo do dolnego zbiornika. To są detale. Tutaj się rozbijemy o problem, który się nazywa śmierć przez ten. Czyli ile mu zostało? Zostało mi kupę tego Delta V. Ja bym na przykład chciał, żeby on mi troszkę jednak spalił tej benzyny tutaj, bo niestety rakieta tego nie wytrzyma. Żeby pokazać surowce. Masz tutaj, jest Delta V 1100. Nie. Więc ten... Co tu jeszcze więcej wiedzieć? Że ustaw... Ale teraz on to zrobi. Teraz zginiemy. Mogę wam powiedzieć, co teraz się stanie. Nastąpi hamowanie, wchodząc w gęstsze partie atmosfery. Pierdzielną najpierw. Będą fajerwerki. Najpierw pójdą panele tam wysoko. Potem nóżki. I na końcu dwa silniki. No i tutaj niestety nie dożyjemy do momentu lądowania. Że energia elektryczna. Nie ma jak się zużyć. Powiem tak. No i zaczynamy. Przypalanie 2300. Gdzieś w okolicach 1700 będzie jebnięcie. 600 góra. Niestety wyszła, widzisz, teraz niestety zginie ten. Więc tutaj to będzie śmierć przez... Nie mogę mu niestety wpłynąć na to, żeby troszkę tego... No. No, zaczyna się. Jest 2300, nic nie zwolniliśmy praktycznie. Nawet zobaczmy, że jest surface 2100. Oj, pierwszy firework. Drugi firework to są panele słoneczne. To są baterie. I 2000, nie ma szans, jesteśmy martwi. Czekaj, Aukam napisał. Za 6 dni lat temu naprawili buga i musisz ściągnąć poprawkę. Co? Moment, tylko niech już umrze, tak? Niech już zginie. Przy 500, 600 będzie niestety się kończyło ten. Gdzie są. Silniki umierają, silniki odchodzą w tym momencie. Ale wyląduj tym teraz, głupia pizdo. No i tyle. Wszystko fajnie, tylko... Dobra, abort. Ja sam wyląduję. Okay. Sasin, żyjesz? Na retrograde'a mnie ustaw. Ja jeszcze spróbuję. Jeszcze ten. Jeszcze się może uda. Wykorzystamy autorotację. 14 km. Czy użyłem do modów CKN? Nie wiem, co to jest.
Niestety powstrzymuje nas przed autorytacją. Chyba, że pójdziemy w inną stronę. O! Okej. Jakby dać temu skrzydła, to w tym momencie coś można by uzyskać. Tak, na wodzie jak kaczka. Zobaczymy, czy da się wwiercić z tą prędkością. Więc zaraz. Second to program, co ogarnia mody. Sami stoi aktualizację. Fajnie, fajnie. Czyli co, jest błąd w Mechiebie, tak? Bo tak, takie możemy. Takie są wnioski. Gdzie tam było? Ktoś coś pisał mądrego, wróćmy do niego. Czy to były te dwa dni obliczeń? Nie, to jest inny problem. Do niego nie dojdziemy nigdy prawdopodobnie. Czy pilot przeżył? To jest jednostka zautomatyzowana. Nie używamy już zwierząt żywych. Aha. Przez te mody gra nie chce wyjść.